Dzień dobry wszystkim. Wybiła godzina 6:30, a zatem rozpoczynamy kolejny wykład z cyklu AKD, Akademii Klimatycznego Działania. AKD jest to inicjatywa edukacyjna agregująca wiedzę dotyczącą katastrofy klimatyczno-ekologicznej, a także przedstawiająca pewne wizje na temat możliwych rozwiązań. AKD jest inicjatywą oddolnego ruchu Extinction Rebellion, którego główne postulaty brzmią następująco. Mówcie prawdę, ponieważ domagamy się ogłoszenia alarmu klimatycznego. Działajcie teraz. Decydenci, politycy, musicie zacząć działać teraz. Ponad polityką, ponieważ domagamy się powołania panelu obywatelskiego, którego zadaniem będzie wypracowanie wiążących dla rządu rozwiązań. Zachęcam wszystkich do dołączenia do nadciągającej wrześniowej rebelii, która odbędzie się 5, 6 i 7 września. Rozpocznie się miasteczkiem na warszawskim Jazdowie i akcja obywatelskiego nieposłuszeństwa 7 września. Ci, którzy nie mogą dołączyć do samego wydarzenia, zachęcam do wpłacania na zrzutkę w celu przyczynienia się do realizacji właśnie tych wydarzeń, a także do dołączenia do ruchu poprzez stronę extinctionrebellion.pl. Dzisiejszym naszym gościem jest dr inżynier Krzysztof Bodwek. Jego obszarem zainteresowań badawczych jest energoelektronika. W tym układy bezprzewodowego przesyłania energii oraz układy sterowania. W obszarze energetyki tworzy i weryfikuje algorytmy bilansowania wykorzystywane w koncepcji elektroprosumeryzmu do sterowania źródłami i odbiorami energii. Związany jest z konwersatorium Inteligentna Energetyka oraz platforma PPTE 2050, czyli Powszechna Platforma Transformacji Energetyki. Wykład pod tytułem Błędy poznawcze transformacji energetycznej. Dzień dobry doktorze, czy jest doktor z nami? Dzień dobry, jestem. Mam nadzieję, że mnie słychać. Jak najbardziej. Dzień dobry, dziękuję za przyjęcie zaproszenia i zapraszam do przedstawienia tego drugiego wykładu w ramach właśnie tego dwuwykładu na temat elektroprosumeryzmu. Wszystkich widzów zachęcam do zadawania pytań tuż pod streamem, które następnie na koniec zostaną przeczytane doktorowi i próbują na nie odpowiedzieć. Oddaję panu doktorowi głos. Zapraszam. Dzień dobry państwu. Przede mną bardzo trudne zadanie, ponieważ bardzo często pojawia się zarzut do energetyki OZE, że okej, ona nawet może być, ale co gdy słońce nie świeci, a wiatr nie wieje? W ramach prezentacji postaram się odpowiedzieć w krótki sposób, ponieważ mamy tylko godzinę czasu, na podstawowe błędy poznawcze transformacji energetycznej. Błędy poznawcze, które w istotny sposób wpływają na opóźnienie koniecznych zmian w obecnej energetyce. Błędy, które w niektórych przypadkach wręcz blokują rozwiązania, które mogłyby być wprowadzane już teraz. Rozwiązania, które potrzebują czasami tylko przychylnego prawa, ponieważ technicznie są dostępne. Potrzebna jest też pewnego rodzaju konsolidacja wielu obszarów, czyli inżynierów, prawników, socjologów, po to, żeby przyczynić się do przekazania i próby odpowiedzi i przekonania ludzi na to, że transformacja jest możliwa. Co więcej, nie jest ona wcale droższa od obecnej polityki energetycznej, wręcz jest tańsza. Skąd się biorą błędy poznawcze? Jeżeli takim typowym przykładem błędów poznawczych jest tak zwany błąd efektu czy efekt kontrastu. Jeżeli mamy miskę z wodą, która ma 25 stopni Celsjusza, dla jednych będzie to woda ciepła, dla innych woda zimna. Z czego to wynika? Jeżeli wcześniej mieliśmy zamoczoną rękę w temperaturze 16 stopni Celsjusza i spróbujemy włożyć ją do wody, gdzie mamy 25 stopni Celsjusza, dla osoby, która to zrobiła, ta woda jest ciepła. Natomiast zupełnie jest inaczej wygląda sytuacja, kiedy wcześniej byliśmy w temperaturze wysokiej. Dla osoby, która włożyła do miski wodą, która ma 25 stopni, jest to woda zimna. Która z nich się myli? No właśnie okazuje się, że błędy poznawcze bardzo często wynikają z tego, że jesteśmy w coś uwikłani. Jesteśmy w środowisku, które w pewien konkretny sposób przedstawia, często jedyny słuszny sposób, przedstawia to, co może być, czyli obecną energetykę.
Przyczyny błędów poznawczych mogą być różne. Jest to na przykład niewiedza. Jest to właściwie najłagodniejsza forma błędu poznawczego, dlatego że ją stosunkowo łatwo naprawić, bo jeżeli osoba chce, może tą swoją niewiedzę uzupełnić, no i dzięki temu błąd poznawczy zostanie zredukowany. Błąd poznawczy może też mieć przyczynę w ekonomii. Jeżeli tworzone są nowe koncepcje, tworzone są nowe podstawy, nowe wręcz działy energetyki, jeżeli mówimy tutaj o energetyce, to osoby, które są związane z dotychczasową energetyką, no ze względów ekonomicznych nie chcą przechodzić, ponieważ jest to dla nich niepewność. Czują się dobrze w tym, co jest teraz. No i istnieją też błędy poznawcze wynikające z polityki i pewnego dążenia do przedstawiania czy wręcz zakrzywiania przestrzeni informacyjnej po to, żeby w pewien sposób udowodnić swoje tezy. Jako takim bardzo prostym i stosunkowo niegroźnym przykładem może być dezinformacja. Jeżeli wejdziecie sobie Państwo na stronę PSE, link jest w lewym dolnym rogu, zawsze można zobaczyć, jak wygląda aktualna sytuacja przy połączeniach transgranicznych. No to jest zrzut ekranu akurat tam z poniedziałku o godziny 17:14. Osoba, która nie ma doświadczenia bądź pierwszy raz wchodzi na taką stronę, widzi tutaj bardzo dużo zielonego koloru. Zielony kolor to dobrze, zgadza się? Tylko że wystarczy podejść trochę niżej i widzimy, że zielony kolor to jest import energii, czyli Polsce brakuje tej energii. Czyli z punktu widzenia nas jako Polaków jest to źle. Jest to dobrze dla osób czy dla krajów, które tą energię Polsce dostarczają. I to jest bardzo, bardzo prosty przykład dezinformacji. Nie jest to kłamstwo, należy tutaj podkreślić. Jeżeli mówimy o transformacji energetycznej, to jest tylko związane z transformacją krajowego systemu elektroenergetycznego, to mamy do czynienia z naprawdę bardzo rozbudowaną machiną, która obejmuje cały łańcuch związany od wydobycia węgla, czy to brunatnego, czy kamiennego, przez elektrownie węglowe, z których produkowany jest prąd, linie wysokich napięć, najwyższych napięć, gdzie jest ich prawie 14,5 tysiąca kilometrów w Polsce. Mamy stacje transformatorowe najwyższych napięć, gdzie jest ich 107, linie 110 kV, kolejne 35 tysięcy kilometrów, główne punkty zasilania w liczbie około 1400, trochę więcej, następnie linie średniego napięcia prawie 300 tysięcy kilometrów, stacje transformatorowe i linie niskiego napięcia. Jest to naprawdę potężny, rozbudowany system, żeby w całej Polsce zapewnić prąd, dostęp do energii elektrycznej. Więc jeżeli chcemy go transformować, mamy do czynienia naprawdę z dużą rzeczą, z dużą oporą, ponieważ do tej pory działa. Czy dobrze, to za chwilę zobaczymy. Pierwszy błąd, który chciałbym pokazać, to jest to błąd prognozy. Zanim jednak omówię go, warto podkreślić tutaj jedną rzecz. Czas jest bardzo krótki i właściwie każdy slajd czy każde zagadnienie wymagałoby osobnego wykładu. Więc jest to bardzo syntetyczne przedstawienie poszczególnych zagadnień i czasami prowadzone są pewne uproszczenia. Natomiast szerszy dostęp do prezentowanych tutaj przykładów są na platformie transformacyjnej polskiej energetyki, o której wczoraj wspominał profesor i jest ona dostępna. Myślę, że pan Maciej prześle również link po skończonym wykładzie. Błąd prognozy wynika z tego, że jeżeli rozpatrujemy prognozy w stosunkowo długim czasie, 20-30 lat, one są w oparciu o nasze obecne doświadczenia, bardzo rzadko wykorzystują metody pozwalające na uwzględnienie tego, co będzie za 30 lat. Czasami nawet nie jest to możliwe. Jako przykład można tutaj zobaczyć, jak wyglądały prognozy na rok 2000 realizowane przez Polską Akademię Nauk w latach 70. Elektryczna moc zapotrzebowana w roku 2000 to 105 gigawatów. Tymczasem rzeczywistość w roku 2019
to jedynie bądź aż 26 gigawatów. To samo dotyczy wydobycia węgla kamiennego czy zużycia wręcz, a nawet importu ropy naftowej i gazu. Jest to błąd dosyć często spotykany, jeżeli jedynym założeniem czy jednym z głównych założeń jest dynamiczny wzrost konsumpcjonizmu. Czyli zakładamy, że gospodarka będzie niepohamowany w sposób rosnąć. Jeżeli jednak przyjrzymy się danym rzeczywistym, jak to wyglądała produkcja energii elektrycznej od roku 1950 do 2019 w Polsce, widzimy tutaj, że nie poruszamy się po krzywej wykładniczej. Krzywa wykładnicza jest charakterystyczna tylko w pierwszej fazie wprowadzenia danego obiektu czy danego elementu na rynek. No, potraktujmy energię elektryczną jako element. Natomiast w chwili, kiedy po pewnym czasie następuje wyhamowanie ze względu na ograniczenie zapotrzebowania na dany towar, na energię elektryczną, jak w tym przypadku. I krzywe, które są właściwsze dla rozpatrywania w przypadku prognozy do rozpatrywania przyszłego zapotrzebowania, raczej mają charakter tak zwanych krzywych logistycznych, gdzie na początku charakteryzują się dużym wzrostem, a później ze względu na wysycenie rynku wzrostem jest hamowany. W tym kontekście popatrzmy jeszcze na zapotrzebowanie w stosunkowo bliskiej przeszłości, czyli ostatnie 30 lat. Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce był niewiele większy niż 20%. Warto to sobie zapamiętać. 20%, niewiele więcej, w ciągu ostatnich 30 lat. Tutaj chciałbym pokazać, co się stało z polską energetyką. O ile od roku 1990 eksport energii z rynku polskiego był bardzo duży, czyli można powiedzieć, że Polska czerpała korzyści z tego, że produkujemy energię, tak od roku 2014, no powiedzmy z niewielką przerwą w roku 2015, borykamy się ciągle z deficytem energii. Jeżeli popatrzymy sobie na rok 2019, mamy naprawdę wysoki deficyt energii pochodzącej. Jest to energia pochodząca w ogólnym przypadku z zagranicy i wiąże się to, przekłada się to na bardzo duży koszt, który musi ponieść Polska, kupując tę energię. Jest to koszt rzędu 2 miliardy złotych. Pieniądze, które nie mogą zostać zainwestowane w Polsce, ponieważ zostały przekazane za granicą. Warto też zobaczyć jeszcze jedną rzecz. Jeżeli przyjrzymy się zatrudnieniu w kopalniach, czy to w Niemczech, czy w Polsce, no widać, że duży szczyt, który był, no już był. Zapotrzebowanie na węgiel, w tym na zatrudnienie związane z wydobyciem węgla, no drastycznie zmalało, szczególnie w latach 90. w Niemczech. No w Polsce był to okres raczej powyżej lat 95., 97. Natomiast widać, że zapotrzebowanie na węgiel energetyczny bardzo drastycznie spadło. Czy polscy politycy wyciągnęli z tego konsekwencje? No widać to bardzo dobrze na przykładzie dwóch polityk energetycznych dla roku 2040, czyli założenie polityki energetycznej Polski oraz Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu, realizowane czy pokazujące scenariusz do roku 2040. W każdym z tych przypadków, pomimo ewidentnych dowodów, chociażby na podstawie tego, co przed chwilą zostało pokazane, założony jest, że będzie dynamiczny wzrost energii, wzrost potrzeb energetycznych w ciągu najbliższych 20 lat co najmniej o 30%. Warto też jeszcze zobaczyć na strukturę zapotrzebowania. Cały czas podstawowym surowcem do produkcji energii elektrycznej będzie węgiel, następnie atom oraz gaz. Źródła OZE wygląda tutaj, że zostały po prostu doczepione na przyczepkę, jeżeli no, rzeczywiście muszą być zrobione, muszą być wdrożone, ale tylko tyle, ile się zmieści po wykorzystaniu węgla, energetyki jądrowej, ewentualnie wzrostu gazu ziemnego. Jeżeli przedstawiony jest błąd prognozy, chciałbym przy każdym błędzie
powiedzieć kilka metod czy kilka elementów związanych z możliwością redukcji tego błędu. Jeżeli popatrzymy na plany energetyczne robione przez wielką energetykę, robione dla wielkiej energetyki, no to nie możemy się spodziewać czegoś innego niż wzrostu zapotrzebowania. Zamiast makroekonomii, jeżeli popatrzylibyśmy na efektywność krańcową, na mikroekonomię i próbę tworzenia planów ze względu na faktyczne zapotrzebowanie, no czy to sołectw, czy to gminy, powiatów i tak dalej, no może się okazać, że uwzględnieniu wielu rozwiązań i synergii wynikających z tych rozwiązań doprowadza nas do zupełnie czegoś innego. Niezwykle istotne w redukcji błędów jest też wprowadzenie zasady pomocniczości, nie wymuszenie przez państwo tego, że prosument ma być zasilany z energetyki jądrowej, tylko zasada pomocniczości, która sprowadza się do tego, że sołectwo oczywiście pomaga prosumentowi, ale wtedy, kiedy on tego potrzebuje. Jeżeli nie radzi sobie sołectwo, obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa jest gminy, powiatu, województwa i na końcu kraju. Czyli zupełnie odwraca się tutaj łańcuch potrzeb. To nie kraj wymusza na poszczególnych ludziach, czy to gminach, powiatach, to jak ma wyglądać i wymusza plany, ale to prosumenci, czyli mamy oddolne działanie w postaci właśnie sołectw, prosumentów, gminy, powiatów, jakby próbują pozyskać wtedy, kiedy sobie nie radzą, pomoc z kolejnego elementu tego łańcucha. Jeżeli popatrzymy na kolejny błąd, jest to błąd liczby odbiorców. Błąd ten wynika z obecnie obowiązujących przepisów, w których operator systemu dystrybucyjnego może traktować każdego odbiorcę, który pobiera energię elektryczną, tak jakby on był zasilany fizycznie z sieci operatora. Zebrane w tabeli dane pokazują nam, że jeżeli przyjrzymy sobie faktycznym przyłączom, no to widać, że bardzo wielu odbiorców zasilanych jest no, w sposób wirtualny, czyli nie jest podłączony fizycznie z siecią operatora. No i tu największym przykładem jest właśnie Innogy, gdzie większość odbiorców zasilanych jest w taki sposób. Co to oznacza? Bardzo dobrze pokazuje to przykład, gdzie mamy do czynienia z blokiem mieszkalnym, jest on własnością spółdzielni czy wspólnoty. W bloku takim operator sieci dystrybucyjnych ma przyłącze i tutaj kończy się jego rola. Magicznie pojawia się na etapie licznika, gdzie jest on wstawiony w sieć właściwie spółdzielczą i tyle. Czasami w budynku znajduje się też transformator należący do operatora sieci dystrybucyjnej. W żadnym przypadku nie jest on wydzierżawiony, czy w bardzo niewielu przypadkach miejsce to jest wydzierżawione i operator ponosi jakieś koszty związane z wykorzystaniem własności spółdzielni. W tym kontekście warto sobie uświadomić, że aktualna opłata za energię elektryczną, nie licząc, oczywiście jest to średnia opłata dla Polski, jest około 62 grosze za kilowatogodzinę. W tym koszty dostawy to około 20 groszy, około 20 groszy i najdroższa, czyli ta sieć niskiego napięcia kosztuje około 10 groszy za kilowatogodzinę. Jeżeli mieszkaniec bloku płaci opłatę 10 groszy za kilowatogodzinę za sieć wewnętrzną, to drugi raz musi ponosić tą opłatę w czynszu, ponieważ instalacja została wybudowana przez spółdzielnię, czyli kosztem wspólnoty czy spółdzielni. Jeżeli potrzebne są remonty, realizowane jest to sumptem spółdzielni. Jeżeli potrzebna jest modernizacja, pieniądze na to musi wyłożyć spółdzielnia, czyli wszyscy mieszkańcy. I w ten sposób pobieramy opłatę zarówno w przesyle energii, jak i drugą opłatę za instalację w czynszu. Jest to na pewno niesprawiedliwe, a każdy z nas chciałby mieć o te 15% co najmniej tańszą energię, ponieważ i tak płaci za utrzymanie instalacji w sieci.
Jak można to zredukować? Powstaje bardzo wiele ciekawych rozwiązań, no między innymi wprowadzone przez Ministerstwo Klastry, które po 66 certyfikowanych pilotażowych klastrach, no za bardzo nie wiedzą, jak te klastry dalej rozwijać. Główną przyczyną blokady rozwoju klastrów jest to, że obecne prawo nie jest dostosowane do obecnej sytuacji. Potrzebne są zupełnie inne uwarunkowania i wyłączenie, przynajmniej w tym pierwszym etapie klastrów, pod obecnych regulacji po to, żeby one mogły powstać i te regulacje mogły być dedykowane właśnie dla takiej sytuacji, która nie jest przewidziana obecnie. Są to też spółdzielnie energetyczne, gdzie bardzo wiele spółdzielni chciałoby korzystać ze swojej własnej sieci. Czasami jest to sieć lokalna w bloku, czasami jest to trochę więcej, jak widzimy tutaj na przykładzie sieci czy infrastruktury sieciowej spółdzielczej, konkretnej spółdzielni mieszkaniowej i sami być odpowiedzialne za dystrybucję energii po stronie niskiego napięcia. Spółdzielnia energetyczna, należy tutaj podkreślić, i tak już jest odpowiedzialna za dostawy ciepła. Jest odpowiedzialna za dostawę ciepłej wody użytkowej, wody zresztą też. Dlaczego nie mogłaby być odpowiedzialna za dostawy energii elektrycznej? Pojawiają się też pewne rozwiązania, które oferują firmy, na przykład w postaci kontraktów ESCO. Jest to możliwe do zrealizowania w spółdzielniach bądź wspólnotach mieszkaniowych, gdzie taka firma przejmuje odpowiedzialność za zapewnienie potrzeb związanych z ciepłem, no energią elektryczną póki co jeszcze nie, ale pewne działania są w tą stronę realizowane. I taki kontrakt zapewnia gwarancję uzyskania oszczędności. Szanowni Państwo, jest to jeden z przykładów kontraktu, gdzie zarówno odbiorcy, jak i inwestorowi w postaci firmy, która dostarcza te rozwiązania, zależy na tym, żeby ograniczyć zużycie energii. Jeżeli jesteśmy podłączeni pod sieć ciepłowniczą, to nasze wymagania no, różnią się. My chcemy mieć jak najtaniej, sieć ciepłownicza, czyli na przykład PEC, sprzedać energii jak najwięcej, jak najdrożej. W przypadku kontraktów ESCO te dwie rzeczy są takie same. Kolejny błąd wynika z tego, że źródła traktowane są jako niestabilne i niepozwalające na pokrycie zapotrzebowania. Analizy, które są przeprowadzane, no, nie uwzględniają właściwości nowej energetyki. Właściwości, które są zupełnie odmienne od tego, jak energetyka działa teraz. Bardzo często pojawia się pytanie, nawet wczoraj przy prezentacji profesora, a co gdy słońce nie świeci, a wiatr nie wieje? Grozi nam blackout? Niekoniecznie. Szanowni Państwo, warto sobie też uzmysłowić, że wielka energetyka również nie zapewnia nam stuprocentowego zasilania, a w przypadku linii wiejskich pewność zasilania może być naprawdę bardzo, bardzo, zasilanie może być bardzo niepewne. No i tutaj dla przykładu można pokazać pewien wskaźnik, którym posługuje się wielka energetyka, jest to jeden ze wskaźników, czyli wskaźnik przeciętnego trwania przerwy długiej i bardzo długiej. Natomiast w tym przypadku pojawiają się dwie rzeczy, które wpływają na korzyść pokazywania wyników. Mianowicie mamy tutaj uśrednienie, co prawda już miesięcznie, a nie rocznie, bo rocznie Polska chwali się wskaźnikiem na poziomie poniżej 200 minut na odbiorcę. Jeżeli jednak rozpatrzymy to w skali miesięcznej, to już widać, że tak dobrze nie ma. A drugie uśrednienie wynika z tego, że jest to traktowane dla całego kraju, czyli zarówno dla bardzo pewnego zasilania w sieci miejskich, jak i bardzo niepewnego zasilania na obszarach wiejskich. Widzicie też Państwo, że w chwili, kiedy pojawi nam się na przykład zła pogoda, również wielka energetyka ma problem z zapewnieniem ciągłości zasilania. Więc informacja o tym, że grozi nam blackout, raczej nie jest prawdziwa, ale o tym jeszcze za chwilę. Redukcja błędów powinna wyniknąć z tego, że z pewnego bilansu energii dla wybranych obszarów.
Bilans ten powinien być realizowany z uwzględnieniem tego, że energia nie równa się mocy, czyli realizowany w bardzo krótkich odstępach czasu, 5 albo 15 minut. Do bilansu wykorzystywane są na początku tak zwane kanoniczne technologie OZE, czyli te podstawowe, które bardzo często się nam pojawiają, jeżeli myślimy o źródłach OZE. Przede wszystkim są to źródła PV. Koszt źródła PV obecnie, przeanalizowany na podstawie danych z Bloomberga, Ireny oraz doświadczeń własnych i aukcji OZE, to jest około 25 groszy za kilowatogodzinę. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, że w tym koszcie, który tutaj mamy, jest to również opłata sieciowa, ale opłata sieciowa zredukowana w stosunku do tego, co mamy pełne, co obecnie pokrywamy. Dlaczego tak jest? Ponieważ źródło PV zainstalowane na domu prosumenta nie wykorzystuje całą sieć krajowego systemu elektroenergetycznego, tylko co najwyżej sieć lokalną, ewentualnie sieć średniego napięcia, ale w bardzo niewielkim stopniu. Oczywiście mówimy tutaj o sytuacji, kiedy miks energetyczny dobrany jest poprawnie, a nie dochodzi do wynaturzeń, że gmina instaluje bardzo, bardzo dużo źródeł PV. Jeżeli popatrzymy na elektrownię wiatrową, to obecny koszt to jest około 35 groszy za kilowatogodzinę z uwzględnieniem dostawy, tak? Ale też zredukowanej, bo elektrownie wiatrowe są dołączane po stronie średniego napięcia, czasami po stronie 110 kV. W przypadku elektrowni wiatrowej koszt energii jest stosunkowo niższy, natomiast ze względu na to, że musi ona wykorzystać całą sieć, tutaj opłata sieciowa jest już pełna. Podobnie mamy w przypadku źródła biogazowego, czy to elektrowni biogazowej z zasobnikiem, czy mikroelektrowni biogazowej. Oczywiście, jeżeli przyjrzymy się kosztom, które widzimy tutaj, to widać, że koszty te są większe niż koszty tych trzech technologii. Z tym wiąże się jeszcze jeden błąd, ale o tym za chwilę. Szanowni Państwo, przeanalizowałem tutaj kilkakrotnie dla różnych profili obciążenia, dla różnych rzeczywistych danych pochodzących z różnych lat, jak wygląda możliwość zbilansowania klastra energetycznego. To jest bilans klastra energetycznego o rocznym zapotrzebowaniu około 120 gigawatogodzin, natomiast realizowany w taki sposób, że znaczy jest on tutaj pokazany jakby proces dojścia do całkowitego zbilansowania się klastra. Te elementy, które tutaj widzimy, czyli uporządkowany profil niezbilansowania, sytuacją idealną jest wtedy, kiedy mamy linię prostą zero, czyli nie potrzebujemy energii z zewnątrz tego klastra, ale również my tej energii nie wysyłamy na zewnątrz. Jest to sytuacja właśnie no taka docelowa sytuacja idealna. Ale po kolei, jeżeli weźmiemy sobie stan pierwszy i w takim klastrze zamontujemy źródła PV w taki sposób, żeby pokryły nam roczną produkcję, niestety nie jesteśmy w stanie zapewnić mocy, bo widać, że prawie przez 6400 godzin mamy do czynienia z deficytem energii. Ale oczywiście pojawiają się też chwile, kiedy tej energii mamy za dużo. Niestety, panowie, taka sytuacja prowadzi do tego, że z deficytem musimy pokryć w jakiś inny sposób, a wysłanie energii na zewnątrz i sprzedaż wiąże się z kosztami inwestycyjnymi, więc również nie jest korzystne. Jeżeli uwzględnimy kolejną strukturę, w tym przypadku te cztery, a właściwie pięć technologii, jeżeli rozdzielimy mikroelektrownie biogazowe i elektrownie biogazowe, jak widać już w tym przypadku jesteśmy w stanie znacznie lepiej pokryć potrzeby energetyczne klastra. Ponieważ elektrownie i mikroelektrownie biogazowe mogą pełnić funkcję źródeł bilansujących, pojawiają się nam również okresy, kiedy klaster jest w pełni zbilansowany. W dalszym przypadku wykorzystamy energię pochodzącą z akumulatorów, czyli wykorzystamy możliwość magazynowania energii. Przy czym jest ona tutaj robiona w taki sposób, że do każdej zainstalowanej kilowata w źródłach PV dodajemy kilowatogodzinę
energii w magazynie, czyli wcale tych magazynów nie jest tutaj tak dużo. I rozpatrzone są tutaj dwa przypadki. W pierwszym przypadku mamy indywidualne magazyny, czyli pracujące tak jak teraz. Jeżeli już mamy akumulator, to dążymy do tego, żeby jak najszybciej zgromadzić w nim energię. No i dochodzi do sytuacji, kiedy nie starcza nam pojemności, szczególnie w okresie letnim, i musimy energię wysłać na zewnątrz. Natomiast drugi przypadek bierze już pod uwagę prognozę zapotrzebowania i sterowanie w sposób wirtualny magazynami energii, czyli na podstawie sygnału, na przykład przez operatora systemu WSE, który tak steruje pojemnością akumulatorów, żeby nie doprowadzić z jednej strony do wysyłania energii na zewnątrz, a z drugiej strony ograniczyć deficyt. Wykorzystanie tej samej pojemności akumulatorów, ale w inny sposób sterowanych, już poprawia nam bilans energetyczny klastra. I ostatnia sytuacja, mianowicie jest to zmiana sposobu użytkowania energii. Zmiana sposobu użytkowania energii w wielu przypadkach jest kluczowa, jeżeli chcemy się zbilansować. W modelu, który tutaj został zachowany, zostało dopuszczone 15% możliwość przesuwania zapotrzebowania energii, z tym, że w ciągu 24 godzin musiało zostać potrzeby energetyczne pokryte. Czyli to nie jest tak, że przesyłamy energię i w chwili, kiedy wiatr nie wieje, słońce nie świeci, nie pobieramy tego i robimy to samo za 2 tygodnie. Maksymalnie tutaj mamy 24 godziny. Szanowni Państwo, proszę zwrócić uwagę, że wykorzystanie tylko tych 4 energii oraz reakcji na sygnał cenowy, czyli możliwość przesyłania energii, deficyt, który jest na niskim poziomie, bo wynosi tylko 20% potrzebnej energii, występuje tylko przez 40 godzin w całym roku. Szanowni Państwo, zaczynamy zbliżać się do sytuacji, jakie oferuje nam energetyka. Warto też podkreślić, jak takie przesuwanie może być realizowane. Najprostsze sposoby jeżeli mamy do czynienia z reflektorem LED, to nie jest to już źródło LED, to nie jest już to źródło światła wyposażone w drucik i produkujące światło z przepływającego prądu. To jest urządzenie, które ma w sobie energoelektronikę, a nawet przekształtnik energoelektroniczny, pozwalający na zupełnie nowe podejście do źródła światła. Jest to źródło światła, które może zostać wyposażone w akumulator. Aha, żeby podkreślić, koszt tego to jest około 8 zł. Jest to źródło światła, które jest wyposażone, czy może być wyposażone w akumulator. Akumulator ten doskonale nadaje nam się do przesuwania zapotrzebowania w nocy, kiedy nie świeci słońce, na dzień, kiedy możemy go pobrać z paneli fotowoltaicznych, ze źródeł PV. Koszt tego 14 zł. To jest trochę droższe, bo około 30 zł kosztuje, ale jest to w obudowie i z czujnikiem ruchu. Czyli za stosunkowo niewielkie pieniądze jesteśmy w stanie zapewnić sobie kształtowanie profilu. Jeżeli chodzi o wykorzystanie dodatkowych technologii, są to technologie, które powstają. To nie jest tak, że nie są badane nowe magazyny energii. To nie jest tak, że nie są badane zupełnie nowe rozwiązania. Pewne demonstracyjne systemy aktualnie są dostępne i są na różnym oczywiście etapie wdrażania, ale cały czas powstają. Są to przykładowo systemy magazynowania energii w energii potencjalnej, no chociażby tutaj w postaci układania takich bloczków, czy pociągu grawitacyjnego, w którym połączony ze źródłami, z elektrowniami wiatrowymi, może nam wydłużyć czas pracy takiego źródła. Są to też innego rodzaju magazyny, na przykład ciepła, czy w postaci wody zintegrowane z elektrownią wiatrową. Takie badania są, one istnieją i są prowadzone. Są to również bardzo rozbudowane systemy zarządzania energią. Wczoraj powstało pytanie, czy
takie zarządzanie energią nie jest nigdzie realizowane. Okazuje się, że jest. Przykładem mogą być na przykład orkady, gdzie orkady dążą do całkowitego zbilansowania się energii. Na obecnym etapie wdrażane są systemy informatyczne pozwalające na wirtualne zarządzanie energią pochodzącą z elektrowni wiatrowych, ze źródeł fotowoltaicznych, wykorzystujące magazyny energii, ale również samochody. To aktualnie się dzieje. Są to też na przykład rozwiązania Smart City, gdzie szczególnie w Australii czy w Afryce prowadzone są lokalne systemy bilansowania wykorzystujące technologię blockchain, która jest odpowiedzialna za wymianę informacji i rozliczenia energii pomiędzy poszczególnymi użytkownikami takiej sieci. Są to również wprowadzane w Austrii czy w Szwajcarii rozwiązania, gdzie możliwa jest sprzedaż sąsiedzka pod warunkiem, że operator jest w stanie udowodnić, co jest stosunkowo łatwo zrobić, wykorzystując technologię blockchain, że energia, którą zużywamy, faktycznie pochodzi od sąsiada wyposażonego w źródła PV, a nie z energetyki innej, z energetyki węgla. Jest to możliwe i te technologie są wdrażane. Jest to też, panowie, technologie CIGEN, które umożliwiają nam w zupełnie inny sposób zagospodarowanie odpadów, nie spalanie ich i w taki sposób pozyskiwanie ciepła, ponieważ spalanie jest najmniej efektywną formą przemian energii. Jest to też poruszana wczoraj efektywność energetyczna i efektywność surowcowa, która, ja nie jestem w tym specjalistą, ale są osoby, które się tym zajmują i potrafią dosyć dokładnie określić, jakie źródła są opłacalne i pewien błąd, o którym za chwilę powiem, jeżeli chodzi ze źródeł gazowych. Szanowni Państwo, są to również zupełnie technologie teraz niestosowane, czyli technologie, które zupełnie inaczej wyglądają, czy mają zupełnie inną podstawę niż właśnie magazynowanie energii i przesyłanie tej energii przez sieci krajowe. Przykładem może tu być polska firma, która udostępnia swoje moce obliczeniowe, ale tylko wtedy, kiedy świeci słońce, czyli udostępnia swoje zasoby wtedy, kiedy mogą być one produkowane ze źródła PV. I pod tym względem warto sobie uświadomić, że w roku 2018 światowe zapotrzebowanie przez serwerownie wynosiło 2%, a przez całą branżę IT 11% zapotrzebowania na energię elektryczną. I szacuje się, że do roku 2030 no, może to być 8 bądź 50%. Podchodziłbym do tego ostrożnie, ale warto sobie uświadomić, że ten trend aktualnie jest bardzo, bardzo duży. Wracając do sieci przesyłowej i szkieletowej sieci komunikacyjnej. Szanowni Państwo, jeżeli potrzebujemy obliczenia zrealizowane w danym miejscu, to wcale nie musimy tego robić, przesyłając energię i produkując wtedy, kiedy u nas nie ma dostępnej energii słonecznej. Przesłanie informacji po to, żeby została zrealizowana i obliczona, przeanalizowana tam, gdzie ta energia ze słońca jest dostępna, kosztuje ułamek energii potrzebnej na działanie serwera. Więc jest to zupełnie inne podejście niż dotychczas spotykane w wielkiej energetyce. Dalej, szanowni Państwo, mamy do czynienia z syndromem sieciowo-systemowym. Jeżeli mówimy o wprowadzaniu źródeł OZE, bardzo często wiąże się to z koniecznością rozbudowy, zwłaszcza sieci przesyłowej. Jest to błędne, dlatego że tutaj pod uwagę bierze się sytuację, w której dalej, tak jak teraz, mamy do czynienia z pojedynczymi, no powiedzmy z kilkudziesięcioma źródłami, które są dużej mocy, ale zlokalizowane punktowo, tak jak jest to obecnie, w postaci na przykład elektrowni węglowych czy dużych farm wiatrowych, czy farm wiatrowych. Jeżeli odejdziemy od tego modelu i spróbujemy wykorzystać lokalne zasoby, lokalne możliwości, a to, czy mamy budować sieć, czy
raczej powinniśmy budować źródło, powinniśmy zostawić konkurencji cenowej. Taka konkurencja doprowadzi do tego, że rynek schodzący w postaci całej infrastruktury sieciowej z sieciami przesyłowymi, z elektrowniami węglowymi i tak dalej, powinna konkurować cenowo z rynkiem offshore. Tutaj jest pewna koncepcja przesyłania energii z elektrowni wiatrowej, ale tam, gdzie jest to potrzebne, tam, gdzie mamy do czynienia z bardzo dużą gęstością energii, a nie do wsi czy do mieszkańca na wsi, gdzie energetyka pochodząca z offshore będzie jedną z droższych, jaka do niego zostałaby doprowadzona. Szanowni Państwo, jeżeli dopuścimy do konkurencji cenowej tych trzech rynków, czyli obecnej energetyki, niech ona konkuruje, nie blokujmy tego, energetyki offshore, która powinna działać na jasnych warunkach określonych przez Państwo, oraz własnych zasobów, czy to prosumenta, czy to Warszawy, tak jak w tym przypadku, czy to gminy i tak dalej, doprowadzi to do faktycznych potrzeb i tam, gdzie ta sieć rzeczywiście jest potrzebna, rozbudowa, może być, nie należy tego negować, ale nie może być takiej sytuacji, że rozbudowa jest praktycznie, dotyczy całej Polski, bo takiej potrzeby nie ma. I przechodzimy do błędu ceny przeciętnej. Analizując dostępne technologie, warto sobie zadać pytanie, ile nas będzie kosztowało źródło PV. Warto zadać sobie pytanie, ile będzie nas kosztowało elektrownia biogazowa, agregat prądotwórczy czy akumulator. Szanowni Państwo, nie jest to 3,5 tysiąca, jak wczoraj się pojawiło, bo uwzględniając wypożyczenie agregatu prądotwórczego, mówię tu o dużych, czyli rzędu około 100 bądź 200 kW, płacimy za to około 2000 zł za megawattogodzinę. Jeżeli mamy własny agregat, a na przykład wykorzystując już źródła UGZ, czyli takie źródła, które i tak muszą być przy szpitalach, przy bankach, czy nie wiem, przy dużych wieżowcach, i dopuszczając możliwość uczestnictwa tych dużych agregatów w rynku, osiągamy cenę nie na poziomie 2000, ale 1500 zł za megawattogodzinę. Mogą to być też akumulatory, które obecnie szacowane są najdroższą technologią i jest to około 2000 zł na megawattogodzinę. Natomiast błąd ceny przeciętnej, właściwie uwzględniając taryfę G, odrzuca nam te źródła. Bo czy jesteśmy, Szanowni Państwo, skłonni zapłacić 1500 zł za agregat, za prąd pochodzący z agregatu prądotwórczego bądź akumulatora? No, w pierwszym przypadku pojawiłoby się nie. Jednocześnie zapominamy, że aktualnie, jeżeli mamy do czynienia z towarową giełdą energii, ceny źródła kształtują się, czy mogą osiągnąć wartość 450 zł za megawattogodzinę, za kilowattogodzinę. To nie jest błąd. 450 zł za kilowattogodzinę. Oczywiście jest to zupełnie cena nieadekwatna do tego, w jaki sposób mogą zostać pokryte nam źródła. Jeżeli popatrzymy na rzeczywiste wahania, rzadko kiedy przekraczają nam 1500 zł za kilowattogodzinę. Błąd ceny przeciętnej, ze błędem ceny przeciętnej wynika jeszcze jedna rzecz. Obecne taryfy są całkowicie oderwane od tego, co się dzieje na rynku. W żaden sposób nie są dopasowane do aktualnej sytuacji rynkowej i nie są powiązane, bo niestety, ale sytuacje na rynku energii kształtują źródła OZE. Okay. Wracając do błędu ceny przeciętnej, nie będziemy w stanie, czy nie zaakceptujemy taką cenę, tylko że jeżeli popatrzymy na produkcję, wykorzystując cenę krańcową, to ta sytuacja, że za niewielką część energii jesteśmy w stanie 2000 zł zapłacić za megawattogodzinę czy 2 zł za kilowattogodzinę, nie wpływa nam na cenę średnią, którą poniesiemy w ciągu roku. Za chwilę pokażę przykłady.
Szanowni Państwo, bardzo często pojawia się informacja o tym, że energetyka węglowa jest najtańszą energetyką. Z energetyki węglowej możemy pozyskiwać najtaniej prąd. Tylko że ta sytuacja rzeczywiście ma miejsce, kiedy uwzględnimy, że ta że bloki w elektrowniach węglowych będą pracowały cały czas, a przynajmniej 7 tysięcy godzin, jak to było zakładane w elektrowni w Ostrołęce. Jeżeli zaczynamy obniżać pracę, czyli obniżać wykorzystanie bloków, widzimy, że ta cena, i to jest wytwarzania bez przesyłu, gwałtownie nam zaczyna rosnąć. Szanowni Państwo, to co widzimy tutaj, to jest rzeczywista praca dwóch bloków węglowych w elektrowni Turów, gdzie rzeczywisty czas pracy jednego z nich wynosił 4500 godzin na rok, mógłby pracować 8760, a inny blok pracował tylko 3300 godzin w ciągu roku. Tak. Czyli cena energii ze źródeł węglowych jest znacznie mniejsza. Szanowni Państwo, jest to sytuacja, gdzie Polska nie ma nawet 10% w źródłach OZE. Wykorzystując ceny krańcowe, zostało to przeanalizowane dla dwóch sytuacji. Dla każdej tej sytuacji, czyli wsi zasilanej ze stacji transformatorowej średniego napięcia na niskie oraz również Warszawy, wykorzystano oczywiście dostępne technologie. Jest ich znacznie mniej na obszarach wiejskich, znacznie więcej w Warszawie. Można uzyskać koszt oraz energię dostarczoną przez poszczególne źródła. Pojawia nam się taki charakterystyczny wykres, że pierwszą kilowatogodzinę czy megawatogodzinę energii, no tutaj akurat 40%, a tutaj 20%, jesteśmy w stanie pokryć najtańszymi źródłami. Z każdą kolejną będzie to coraz drożej, tylko że tych każdych kolejnych będzie coraz mniej. Jak się to przekłada? Jeżeli uwzględnimy rzeczywisty bilans na profilach, to co jest teraz, rzeczywiste technologie, które już istnieją i dane dostępne, czy to na stronie PSE, mówimy o profilach, czy to na stronie ENTSO-E, jeżeli chodzi o produkcję poszczególnych źródeł wiatrowych, zarówno morskich, jak i lądowych. Oczywiście morskich w Polsce jeszcze nie ma, ale bardzo podobne ma Dania po stronie wschodniej, więc one są tutaj uwzględnione. Okazuje się, że dla Warszawy jesteśmy w stanie uzyskać średnioroczny koszt na poziomie 400 zł za megawattogodzinę, a dla obszarów wiejskich 485 zł za megawattogodzinę i jest to koszt dostarczenia energii, czyli uwzględniającą również opłatę dystrybucyjną. Czy jest to znacząco więcej niż teraz? Jest to mniej, żeby było jasne. Kolejny błąd wynika z tego, że każda inwestycja w źródła PV instalowane w tym miejscu zakłada, a wręcz narzuca konieczność rozbudowy sieci niskiego napięcia i średniego napięcia, czyli dodawanie czy uwzględnianie kolejnych źródeł w sieci, takie jak widzimy tutaj, oprócz samych inwestycji, które robi prosument, no wymusza, czy taka jest tendencja, że wymusza nam inwestycje w sieć. Czy tak musi być? No nie zawsze, ponieważ w żadnym z tych przypadków nie analizuje się zarządzania produkcją czy lokalne bilansowanie, które jeżeli nie uwzględnimy, będzie bardzo kosztowne, czy energia w takiej sytuacji będzie bardzo kosztowna, ponieważ konieczne jest zapewnienie dużej rezerwy mocy. To jest przykładowa sieć, gdzie mamy dwie linie niskiego napięcia podłączone do stacji transformatorowej. Jeżeli przeanalizujemy wykorzystanie takiej sieci na obszarach wiejskich, to okazuje się, że w całym życiu może się okazać, że ta sieć nie jest wykorzystana więcej niż 5-10%. Jest to kilka procent. Z czego to wynika? Po pierwsze, wynika to z tego, że ta sieć w końcowym odcinku, do której podłączone jest tylko kilka użytkowników, praktycznie nigdy nie osiągnie pełnej mocy, na którą została zbudowana. Tak?
Ze względów ekonomicznych natomiast nie opłaca się stawiać tutaj innego przekroju kabla czy linii napowietrznej, więc koszty są takie same w całym odcinku. Druga rzecz. Jeżeli robione są inwestycje, to zakłada się, że będzie dynamiczny wzrost, czyli następuje bardzo duże przewymiarowanie stacji transformatorowej oraz przewodów, uwzględniając również to, że w ciągu doby nie mamy zapotrzebowania stałego, tylko jest ono znacznie niższe w nocy, okazuje się, że wykorzystanie jest bardzo, bardzo małe. Redukcja błędów polega na tym, że spróbujmy sieci, które już istnieją, w lepszym stopniu wykorzystać. Czyli dopuśćmy do sprzedaży sąsiedniej. Dopuśćmy do możliwości zarządzania energią już na poziomie no, co najmniej średnich napięć. Szanowni Państwo, takie systemy istnieją. Jest to jeden z przykładów systemu, który pozwala nam na zarządzanie zużyciem energii, prognozowanie i wymianę pomiędzy poszczególnymi użytkownikami za pomocą technologii blockchain. Jest to system, który został wdrożony w Grecji i działa. Na bieżąco użytkownik ma dostęp do tego, czy działa, czy jaka jest produkcja w źródłach PV, ponieważ jest to na razie sprzęgnięte właśnie z źródłami fotowoltaicznymi. I system pozwala nam na prognozowanie, pozwala nam na podawanie ceny i sugerowanie użytkownikom zmniejszenia zużycia wtedy, kiedy tej energii zaczyna brakować. Oczywiście rozwinięciem tego systemu powinna być praca automatyczna, czyli praca, w którym to nie my musimy zarządzać energią i to nie my decydujemy o tym, czy włączamy grzejnik, czy ogrzewanie elektryczne, czy wykonujemy pranie teraz, ale system, który zarządza nam domowymi urządzeniami, oczywiście w takim stopniu, czy tak zdefiniowany, na ile jesteśmy w stanie pozwolić temu systemowi ingerować w nasze potrzeby. Kolejna redukcja błędów, panowie, wynika z tego, co już pokazywałem wcześniej, czyli zmiana sposobu wykorzystania akumulatorów. Standardowo teraz, jeżeli tylko pojawia się energia, od razu jest ona pakowana w akumulator. Jeżeli ten akumulator zostanie napełniony, to energia, którą widzimy tutaj, zostaje wysłana do sieci. Czyli wykorzystanie akumulatorów w ten sposób w żaden sposób nie redukuje nam zapotrzebowania na moc sieci. Zostały tu pokazane dwa przypadki, czyli sytuacja taka, że jeżeli mamy źródło fotowoltaiczne i wychodzimy poza naszą moc przyłączeniową, po prostu nie wysyłamy go na zewnątrz. Prowadzi to do takiej sytuacji, że w znacznym stopniu ograniczamy wykorzystanie sieci. Oczywiście niestety wiąże się to z kosztami, ponieważ my część energii musimy, czyli część energii nie zostanie wyprodukowana. Panowie, drugi sygnał to taki, że zwrot energii jest wykonany z mocą, ale mniejszą niż połowa mocy źródła PV. W tym przypadku straty, które ponosimy, są poniżej 1%, a wpływ źródła na PV w żadnym przypadku nie przekracza nam sytuacji, czy nie przekracza nam mocy zapotrzebowanej, czyli mocy, która jest nam zagwarantowana przez operatora sieci dystrybucyjnej. No i ostatnia sytuacja, najbardziej skomplikowana, ale wymagająca tutaj lokalnego operatora, który byłby w stanie wpływać na sterowanie poszczególnymi elementami, czyli tak zwany wirtualny magazyn. Żeby to zadziałało, musi być wyposażone takie urządzenie w sieciowy terminal dostępowy, czyli urządzenie, które pozwala nam komunikować się zazwyczaj w sposób automatyczny z operatorem i tak na podstawie prognoz produkcji zapotrzebowania sterować pracą akumulatora, żeby ograniczyć wykorzystanie sieci. Szanowni Państwo, jest to możliwe i co więcej opłacalne. No i ostatni błąd, który chciałbym pokazać, jest to błąd oceny oddziaływania
na środowisko i zapotrzebowanie na teren. Nawet wczoraj pojawiła nam się informacja, żeby zapewnić potrzeby energetyczne wszystkim, powinniśmy pokryć całą Europę miedzianą płytą i byłoby to możliwe. Albo miliony hektarów zagospodarować za pomocą źródeł, za pomocą elektrowni biogazowych po to, żeby to było możliwe. Wcale tak nie jest. Natomiast do tego za chwilę. Jeżeli popatrzymy na sprawność wydobyć i drugi błąd, który z tego wynika, to już wczoraj profesor o tym wspominał, czyli sprawność całościowa traktująca na przykład energię elektryczną, energię jądrową pochodzącą, czy energię elektryczną pochodzącą z energetyki jądrowej, sprawność takiego procesu jest praktycznie bliska zero. Szanowni Państwo, Polska nie ma również pokładów uranu. Jesteśmy zobowiązani do tego, żeby uran sprowadzić z zagranicy. Jesteśmy zobowiązani do tego, żeby przetwórstwo uranu nie było realizowane w Polsce, ponieważ podpisaliśmy taką umowę, więc przetwórstwo również musiałoby być realizowane za granicą. Szanowni Państwo, cały czas pozostaje problem z odpadami i z utylizacją elektrowni jądrowej w chwili, kiedy ona przestaje pracować. Są to koszty, które szacuje się na około 30% potrzebnych na wybudowanie takiej energetyki jądrowej. Chociażby pod tym względem energetyka jądrowa aktualnie właściwie nie powinna być dalej brana pod uwagę, ponieważ jest to technologia już właściwie schyłkowa, gdzie na świecie bardzo mało inwestycji w energetykę jądrową jest. Warto też, panowie, przyjrzeć się tak szeroko propagowanym przez polski rząd gazie. Jeżeli uwzględni się cały proces przesyłu gazu, czyli wydobycie, transport, wykorzystanie, to może się okazać, uwzględniając możliwość wycieku, to może się okazać, że gaz wcale nie jest dużo bardziej przyjazny dla klimatu niż węgiel. Szanowni Państwo, macie tutaj przykłady. Węgiel, emisja skumulowana na poziomie tam 100 do 105. Gaz, jeżeli weźmiemy skumulowaną wartość, uwzględniając przeciek na pewnych poziomach, no to bardzo szybko zbliża się nam do takiego stanu. Błąd oceny środowiska polega również z tej sytuacji, że nie uwzględnia się w analizie tego, że mamy 14,5 tysiąca kilometrów linii najwyższych napięć. Mamy 35 tysięcy kilometrów linii 110 kV i tak dalej. Pas, który jest wyłączony z użycia wokół tej linii, to jest około 150 metrów, czyli 70 w jedną, 70 w drugą stronę w ciągu linii. Jest to teren, który nie może być wykorzystywany na nic innego. Bardzo często nie podaje się tych danych i traktuje się, że ich nie ma. Odkrywki, które zajmują bardzo duży teren, kopalnie, które również zajmują teren, elektrownie węglowe i tak dalej, one również zajmują teren. Jeżeli popatrzymy na to i dopuścimy elektrownie wiatrowe, gdzie wokół nich może być na przykład prowadzone uprawy, jeżeli weźmiemy elektrownię biogazową i utylizację śmieci, jeżeli weźmiemy źródła PV, to czyż nie lepiej wygląda taka energetyka niż potężna energetyka związana z przesyłem dużych prądów, dużych mocy? Do czego dążymy? Jeżeli potraktujemy gospodarkę obiegu zamkniętego, to nie powinniśmy doprowadzać do tworzenia wysypisk śmieci i teraz trochę mniej, ale był taki okres, że ciągle te wysypiska śmieci się paliły. Zamiast tego wykorzystajmy energię, która jest gromadzona do mineralizacji odpadów. Szanowni Państwo, śmieci to jest cenny surowiec. Czy nie lepiej zamiast odkrywek tworzyć elektrownie biogazowe i teren, który jest wykorzystany pod odkrywki, wykorzystać nawet już do tego, żeby produkować roślinność energetyczną, chociaż ona tutaj w analizach jest w mniejszym stopniu uwzględniona. I na koniec bardzo ciekawe porównanie.
Mieliśmy 14,5 tysiąca sieci najwyższego napięcia. Każdy słup jest umieszczony mniej więcej w odległości 250 do 300 metrów. Weźmy pod uwagę, że będzie to 250 metrów. 14,5 tysiąca razy 4 słupy na kilometr daje nam niebagatelną sumę prawie 60 tysięcy słupów wysokiego napięcia. Dla przykładu, jeżeli uwzględnimy aktualnie dostępne technologie wiatrowych, ewentualnie morskich, całe potrzeby energetyczne Polski jesteśmy w stanie pokryć za pomocą 6 tysięcy takich elektrowni. Czyli błąd, który mówi nam, że się nie da, nie jest błędem, jest błędem, który wynika nie z rozumienia tematu. Oczywiście należy tu podkreślić, że nie jest możliwe zbilansowanie z wykorzystaniem tylko i wyłącznie elektrowni węglowych, ale pokazuje to skalę, że energii mamy pod dostatkiem. Może być problem mocy, który należy rozwiązać, podchodząc w zupełnie inny sposób do zarządzania energią. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie doktorze za ten wykład. Dzisiaj padło nieco mniej pytań, wydaje mi się, w komentarzach. W związku z tym postaram się je zadać, a także być może zwrócić uwagę na kilka elementów, właśnie na kilka pytań, które wczoraj były i być może jeszcze spróbować raz jakby trochę do nich wrócić i spróbować jakby trochę o nich porozmawiać. Tymczasem zapraszam widzów do właśnie zadawania pytań w tym momencie. I one też pojawią i też postaram się je przedstawić. Jedne z pytań, które wczoraj padły i które wydaje mi się, że dzisiaj chyba nie do końca udało się jeszcze na nie odpowiedzieć, a z tego co zrozumiałem, pan jest w stanie bardziej jakby przybliżyć tą kwestię, jest próba podyktowania średniego kosztu kilowatogodziny po transformacji w roku 2050. Ile Polska może potrzebować energii elektrycznej w 2050 roku? Czy to jest już właśnie, to są prognozy tego 2050 roku? Tak, to są prognozy dla roku 2050, gdzie cała energia pokryta jest za pomocą tych technologii plus technologii kształtowania profili. Czyli mamy to cenę 500, znacznie poniżej 500 zł. Jeżeli chodzi o Warszawę, nawet 400 zł za megawattogodzinę. No dobrze, mam nadzieję, że to w takim razie rozwiązuje tę kwestię. Kolejne pytanie od pana Adama z wczoraj jeszcze. To też tyczy się trochę wątku, który pan dzisiaj poruszył, natomiast trochę pan Adam zapytał o dłuższy okres, bo tak naprawdę dzisiaj skupiliśmy się na tym, że właśnie te okresy bez słońca, bez wiatru bardziej są w tym cyklu takim dobowym zachowane, prawda? Natomiast tu padło pytanie, co się wydarzy, kiedy tak naprawdę taki okres nastąpi i będzie trwał około 2 tygodni. Był podany też przykład Niemiec ze stycznia 2017 roku. Szanowni Państwo, to analizy, które tutaj są robione, są realizowane na rzeczywistych profilach. Rzeczywistych profilach, których uwzględnia się, że na przykład w okolicach stycznia, akurat w tym profilu, który tutaj mamy, elektrownie wiatrowe przez blisko 2 tygodnie praktycznie nie produkowały albo produkowały bardzo mało. Mówię elektrownie wiatrowe na lądzie. Jest to okres, w którym z samej idei działania źródeł fotowoltaicznych mamy stosunkowo mało energii. I te dane, które uzyskujemy tutaj, to są właśnie dane, które są robione na rzeczywistych profilach, uwzględniające bilansowanie 15-minutowe w całym roku profilu energetycznego, czyli uwzględnia również te sytuacje, kiedy przez 2 tygodnie mamy bardzo niekorzystne warunki atmosferyczne. Podsumowując, damy radę. Przepraszam, podsumowując, jest możliwe pokrycie potrzeb energetycznych tylko za pomocą źródeł OZE i tutaj są wyniki analizy. Szersze badania są dostępne na platformie właśnie PPT 2050, gdzie pokazany jest cały model, który jest wykorzystywany do analizy oraz no, bardziej szczegółowe dane. No tutaj zostało to ograniczone ze względu na czas
i jakby nie wgłębiałem się w szczegóły, jak to jest realizowane. Pewne założenia podałem tutaj, między innymi to, że możemy maksymalnie dopuszczać zmianę profilu na poziomie 15%. Skąd się, szanowni państwo, bierze 15%? Jeżeli przeanalizujemy obecną taryfę G1.1 oraz G1.2, taryfa G1.1 jest stałą ceną, natomiast taryfa G1.2 jest z ceną, która jest niska między 13 a 15 oraz wysoka oraz 22 i 6 rano oraz wysoka w pozostałym okresie, to analiza zapotrzebowania i zużycia energii jest to kształtowanie na poziomie plus minus 7%. Czyli osoby, które, agregując dane oczywiście, osoby, które mają niską taryfę, zużywają około 7%, nawet więcej niż 7% mniej energii wtedy, kiedy cena jest wysoka i ponad 7% więcej energii wtedy, kiedy cena jest niska. Wynika to z tego, że bilansują się, czyli zużycie energii w ciągu doby jest mniej więcej takie same. Wracając jeszcze raz do tego pytania, to jest analiza dla całego roku od 1 stycznia do 31 grudnia na 15-minutowych profilach. Była robiona również na 5-minutowych profilach, gdzie tutaj mamy 35 tysięcy próbek bilansów, a w przypadku 5-minutowych profili powyżej 100 tysięcy bilansów w każdej 5 minutach realizowanych. Dziękuję. Też kolejne pytanie od pana Witka chyba będzie dotyczyło się właśnie tej kwestii, o której też pan wspominał na tych slajdach, a propos Smart City i trochę jakby tych systemów przesyłu energii i jakby akumulatorów, tak? Proszę, jeśli mógłby pan wyjaśnić, na jednym z początkowych slajdów wspominał właśnie pan o Smart City jako jednym z rozwiązań, które mogłoby transportować energię i mogłoby być. No, tak jak już wspominałem. I pytanie, przeczytam szybko pytanie, gdzie możemy wysyłać tę energię? Na zewnątrz, skoro wszyscy z OZE wysyłają w danym momencie, a także skąd wziąć energię, jeśli wszyscy inni w tym samym momencie jej potrzebują? I to wydaje mi się, że to właśnie jest chyba a propos tego slajdu. A propos tego slajdu, pokazuje nam to, co widzimy tutaj. Jeżeli w każdym lokalnym obszarze jesteśmy w stanie się zbilansować, to tej energii, które będziemy wysyłali na zewnątrz, jest bardzo mało. Proszę zwrócić uwagę, to jest na poziomie klastra. Jeżeli cały system złożony byłby z takich klastrów, no to okazuje się, że tak, że to, co widzimy tutaj, również tej energii nie będziemy mieli zbyt w namiarze, ponieważ zakładamy, że dobrze dobrany jest miks energetyczny. Więc nie będzie dochodziło do takiej sytuacji, kiedy wszyscy ze względu na to, że zostało przeinwestowanie w źródła PV, będą chcieli tą energię wysłać na zewnątrz. Jeżeli zostaną źle poprowadzone inwestycje, to niestety skończą się one tym, że tej energii nikt od nas nie będzie chciał kupić. Więc cała idea elektroprosumeryzmu polega na tym, że musimy w jak największym stopniu bilansować się lokalnie, w jak największym stopniu doprowadzić do tego, żeby budowaliśmy tyle źródeł, stosowali takie zasoby, żeby dochodziło w maksymalnym stopniu do bilansowania, no właśnie w tym systemie, czy to klaster, czy to spółdzielnia, czy to wręcz prosument, jeżeli jest wyposażony w odpowiednie elementy. Więc nie będzie dochodziło do takiej sytuacji. Zresztą na platformie również są przeprowadzone analizy dla całego kraju, uwzględniające właśnie takie potrzeby energetyczne i wyniki są bardzo, bardzo zbliżone. Świetnie. Również pan Adam jeszcze zadał pytanie, jaka pojemność akumulatorów była potrzebna w Polsce w 2050, przyjmując właśnie założenia tego rozwiązania? Założenia, które tutaj były przedstawione, zakładają, że na 1 kW zainstalowanego mocy w źródłach PV dajemy 1 kWh. Czyli uwzględniając, że w Polsce jest potrzebne, to jest bardziej skomplikowana sprawa, dlatego że w zależności od tego, co będziemy bilansować, mamy różną strukturę. To widać na przykład, to widać bardzo dokładnie tu, gdzie mamy koszty krańcowe.
ponieważ struktura dla różnych obszarów wygląda inaczej. Okay? Czyli przyjmując właśnie taką zależność, 1 kWh na 1 kW w źródłach energii, no to dosyć łatwo jesteśmy w stanie policzyć, bo jeżeli potrzebujemy około 20 GWh w tym bilansie, który tutaj mamy, z 20 gigawatów w źródłach PV, to potrzebujemy około 20 gigawatogodzin w akumulatorach. To jest bardzo mało. Świetnie, roczne dziękuję. Zapotrzebowanie Polski, podkreślę, to jest 170 terawatogodzin. Czyli tutaj energii potrzebujemy mniej więcej na 2 dni zapotrzebowania Polski w całej Polsce. Tyle potrzebujemy energii zgromadzonej w akumulatorach. Świetnie, dziękuję bardzo. Padło jeszcze pytanie a propos krytyki sieci wysokiego napięcia i trochę zwrócenia uwagi, że w sumie kiedy będziemy generować energię przez farmy offshore'owe, to tak naprawdę te linie przesyłowe będą jednak potrzebne, żeby tę energię rozdysponować po całej Polsce. Zgadza się. Zgadza się. Dlatego w koncepcji, która tutaj jest przedstawiona, mamy do czynienia w Polsce jakby z dwoma obszarami. Jeden obszar jest to obszar wiejski, który widać właśnie tutaj, tak? Czyli tam, gdzie mamy do czynienia z małą gęstością mocy. I w tym obszarze okazuje się, że bardzo dobrze jest w stanie zbilansować się bez wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł offshore'owych. Po prostu zasoby własne ze względu na tą stosunkowo małą gęstość energii wystarczają do tego, żeby te obszary zostały zbilansowane. Oczywiście pojawia się problem tam, gdzie tej energii potrzebujemy stosunkowo dużo w małych obszarach, takich jak Warszawa, jak autostrady, jak magistrale kolejowe i tak dalej. I stąd to, co widzimy tutaj, to jest tak zwana koncepcja korytarza infrastrukturalno-urbanistycznego, czyli korytarza, do którego będzie dostarczana energia ze źródeł offshore'owych. Czyli oczywiście te inwestycje w tym konkretnym korytarzu są jak najbardziej uzasadnione. Natomiast nie są uzasadnione dla całej Polski. Dziękuję bardzo. Też padło pytanie od pana Wojciecha, takie dość ogólne i w sumie panie Wojtku bardzo bym prosił o sprecyzowanie, ale może postaram się je zadać. Czy system bilansowania nie jest przeszkodą w rozwoju OZE? Nie wiem, czy jest jakiś koronny argument, który mógłby gdzieś odpowiedzieć na to pytanie i jakiś taki sposób. Znaczy system bilansowania, czy problem z bilansowaniem, bo to nie wiem, jak to rozumieć. System oparty na bilansowaniu, z tego co rozumiem komentarza pana Wojtka, tak jak wspomniałem, panie Wojtku, prosiłbym jeszcze raz o sprecyzowanie tego pytania, ponieważ chyba nie do końca jest jasne właśnie o co panu chodzi. Znaczy, jeżeli chodzi o samo bilansowanie, to oczywiście ono musi być uwzględnione również w źródłach. Jest realizowane w różnoraki sposób. Mamy naprawdę bardzo dużo technologii, które pozwalają nam na bilansowanie się. I oczywiście do chwili, kiedy te technologie nie zostaną wprowadzone, nie zostaną poczynione inwestycje, korzystajmy z zasobów, które teraz są. Mamy do dyspozycji elektrownie szczytowo-pompowe. Mamy do dyspozycji energię pochodzącą z zagranicy. Jeżeli będziemy pobierali tą energię z zagranicy, ale również tam wysyłali, to saldo nasze powinniśmy doprowadzić czy zminimalizować no, niepotrzebny import, ale to nie znaczy, że chwilowo w danych okresach czasu tego przesyłu nie będzie. W tym kontekście chciałbym jeszcze pokazać jedną rzecz. Jeżeli w całej Europie potraktowalibyśmy bilansowanie czy strukturę miksu, która po doprowadzeniu do elektroprosumeryzmu będzie bardzo podobna, dojdzie do sytuacji, kiedy energia w całej Europie będzie na bardzo zbliżonym poziomie. Stąd na przykład koncepcja roamingu elektrycznego, czyli możliwości pobrania energii czy kontraktowania energii, oczywiście fizycznie ona musi być pobrana ze źródła, ale kontraktowania energii poza siecią. Panie Macieju, widziałem, że profesor Popczyk chciałby jeszcze odpowiedzieć czy uzupełnić odpowiedź. Ja też w razie czego mam dwa komentarze precyzujące pytanie pana Wojtka, więc jeśli mógłbym ewentualnie doprecyzować to pytanie, a potem być może profesor by włączył się w odpowiedź na ten temat, bo
Kluczem do tego pytania była kwestia takiej bardzo oddolnej perspektywy, ponieważ pan Wojtek ma instalację i nie opłaca mu się zainstalować akumulatora. Chodzi mu szczególnie o sposób rozliczania z operatorem w tym momencie. Znaczy faktycznie, jeżeli mówimy o net meteringu, czyli traktowania w cudzysłowie sieci jako magazynu energii, to rzeczywiście ten akumulator nie jest dobrym rozwiązaniem. Natomiast wsparcie w postaci takiego net meteringu, jak to wygląda teraz, no, może być realizowane po to, żeby pobudzić rozwój źródeł fotowoltaicznych, ale w bardzo początkowym okresie, bo jest to bardzo dobrze, to nam znacznie przyspiesza czas zwrotu, natomiast nie może być tak, że ten sposób rozliczenia, ten sposób bilansowania będzie traktowany, będzie cały czas. W elektroprosumeryzmie możemy oczywiście doprowadzić czy dopuścić bilansowanie z uwzględnieniem na przykład net meteringu, ale musi to być net metering dynamiczny, czyli net metering, który będzie nam zależał od aktualnej sytuacji, no, wynikającej z produkcji, ze źródeł, z kosztów i tak dalej. Więc faktycznie, jeżeli zostałoby to tak jak teraz, to instalowanie akumulatorów jest kompletnie nieopłacalne. Natomiast należy też podkreślić, że wprowadzenie net meteringu było na 15 lat. Więc nawet jak przez te 15 lat zostanie to wprowadzone, oczywiście trwają tam rozmowy, żeby przedłużyć, ale to jest jakby inna kwestia. Jeżeli po tych 15 latach nie będzie net meteringu, to akumulator stanie się opłacalny. Ja mam nadzieję, że to usatysfakcjonuje pana Wojtka. Panie profesorze, pan chciał zgłosić się i uzupełnić wypowiedź pana Krzysztofa. Mikrofon jest włączony, także proszę chyba mówić. A nie, chwilka. Panie profesorze, wyłączył profesor. Okej. Dziękuję państwu. Teraz słychać? Tak, tak. Znaczy ja się chciałem włączyć, podniosłem rękę w momencie, kiedy została podniesiona sprawa systemu bilansowania. Ja wczoraj o tym mówiłem. No, to jest sprawa, która za kilka miesięcy, bo już od początku stycznia przyszłego roku jest zupełnie inaczej realizowana, będzie zupełnie inaczej realizowana niż dotychczas. Ja mówiłem wczoraj, dzisiaj bilansowanie jest w całości po stronie rynku technicznego operatora systemowego. I to jest bilansowanie no, za pomocą wielkich źródeł węglowych w naszym wypadku. Jeżeli zmieni się rynek od 1 stycznia, w Europie na pewno, w Polsce prawnie również, tylko że nie jesteśmy przygotowani praktycznie do nowego modelu rynku bilansującego. Otóż jeżeli się zmieni ten rynek, no to bilansowanie jest przeniesione nie w całości, ale w takiej części, jaka jest potrzebna na poziom średniego napięcia, poziom 110 kV. Jeżeli by to przymierzyć do polskiej sytuacji, no to do systemu bilansowania można prawie że natychmiast włączyć 1000 MW w źródłach WGZ-ach, układach gwarantowanego zasilania. No tak potężna moc bilansująca tutaj by całkowicie odmieniła rynek energii elektrycznej. Pamiętajmy o tym, te UGZ-y to jest tylko jeden z zasobów, jedna z możliwości ich wykorzystania, podkreślam, prawie że natychmiastowy. Ale też korzystam z okazji, jeżeli już jestem przy głosie, chcę zapobiec jakby nowemu błędowi temu poznawczemu, który może mieć źródło
w prezentacji doktora Bocka, ale i w dyskusji dotyczącej porównania cen energii elektrycznej w starym systemie, no stary, w obecnym systemie elektroenergetycznym i w elektroprosumeryzmie. Otóż tam są obniżki, spadki cen energii elektrycznej, ale są to obniżki rzędu kilkunastu, 20%. Czyli mogłoby powstać wrażenie, że jest sprzeczność między tym, co dzisiaj dr Bodek mówił w odniesieniu do rynku energii elektrycznej, a tym, co ja mówiłem wczoraj w odniesieniu do heurystyk ekonomicznych dla elektroprosumeryzmu w 2050 roku. Ja tam mówiłem o obniżce kosztów zasilania, zaopatrzenia w energię elektryczną z 200 miliardów do 40 miliardów złotych. Skąd ta różnica? Otóż w elektroprosumeryzmie energia elektryczna jest jedyną energią wykorzystywaną do uspokajania potrzeb. Dzisiaj w systemie energetyki korporacyjnej paliw kopalnych mamy trzy rynki, jak podkreślałem wczoraj. Rynek energii elektrycznej, ciepła i paliw transportowych. W tych 200 miliardach dominującą część kosztów stanowią koszty rynku paliw transportowych. Tego rynku w 2050 w elektroprosumeryzmie nie będzie. To jest właśnie ten powód. Chcę uniknąć nieporozumienia, chcę uniknąć tutaj no, generacji nowego błędu poznawczego. Nie ma tu błędu między danymi, które wczoraj prezentowałem dla całej energetyki paliw kopalnych i porównaniem cen, które prezentował dr Bodzek. I żeby już nie zabierać kolejny raz głosu, no, wyrażam taką nadzieję, że po tych dwóch wykładach państwo będziecie, czy kolego Wereszczyński, pani i rebelian, tak? Będziecie dobrze przygotowani do tej rebelii wrześniowej. Myślę, że no, jakieś uzbrojenie dostaliście. Oczywiście nie wystarczy wysłuchać wykładów jednego, drugiego. Trzeba się wczytać jeszcze w to, co państwo macie dostępne na platformie. Jeżeli się w to mocno wczytacie, a jeszcze rozszerzycie swoje zainteresowania na inne zasoby platformy, to naprawdę w tym wrześniowym wystąpieniu, w tym przedsięwzięciu możecie dużo, dużo osiągnąć i tego państwu życzę, a jednocześnie ponawiam propozycję współpracy takiej bliższej na platformie PPT 2050. Dziękuję. Dziękuję panie profesorze i na pewno będziemy się zgłaszać, na pewno będziemy próbowali jakoś pewnie rozmawiać dalej. Jednym z głównych postulatów tej rebelii nadchodzącej będzie alarm klimatyczny ogólnopolski, więc mam nadzieję, że to będzie pierwszym krokiem do pokazania, jak ważna jest ta sytuacja. Natomiast jeszcze ostatnie pytanie, zadając od publiczności, jeszcze właśnie trochę wracając do tego bilansowania i pytanie o to, jak bilansować biogazowniami i czy potrzebne jest budowanie magazynów na metan?
podany jest oczywiście przykład Niemiec, gdzie 5 gigawatów biogazu pracuje w podstawie, nie bilansuje. To znaczy tak, potrzebne jest tutaj te elementy, które tutaj wykorzystałem. Jeżeli chcemy pokryć w źródłach OZE, to potrzebujemy właściwie bilansować się cały czas. Proszę zwrócić uwagę, że w Niemczech teraz jeszcze pracują elektrownie węglowe, które dokonują takiego bilansowania, więc praca w podstawie jest jak najbardziej tam potrzebna. W modelu, który tutaj założyłem, założyłem również, że każda biogazownia, to są biogazownie klasy 1 MW duże i mikrobiogazownie, klasy powiedzmy 10-40 kW, które nie są wyposażone w, no przynajmniej w duży zasobnik biogazu, ale te duże biogazownie, każda ma zasobnik, który pozwala zgromadzić energię na pracę przez około 2 godziny z mocą przekraczającą 1,5 raza moc namionową. Czyli zakłada się, że w podstawie pracuje nam produkcja gazu jest jakaś i dokładając dodatkowy generator, jesteśmy w stanie pracować z mocą większą 1,5-krotnie. I stąd wynika jakby pojemność gazu, która jest potrzebna. Więc duże elektrownie, znaczy elektrownie biogazowe ogólnie są wyposażone w zasobniki, natomiast jeżeli mamy do czynienia z mikrobiogazowniami, to nie. A czy jak może pan się odnieść do kwestii magazynów na metan? Czy to jest jakieś jedno z rozwiązań, które należy brać pod uwagę? No na pewno trzeba brać pod uwagę, ponieważ no, jeżeli przyjrzymy się polityce Unii Europejskiej, to bardzo często pojawia się tam słowo metan i wykorzystanie sieci metanowej, magazynowanie i tak dalej. Natomiast no, praktyka pokazuje, że póki co jeszcze ta technologia nie jest uwzględniona. Więc wydaje mi się, że w jakiejś tam formie na pewno będzie. Powstają też różne przykłady wykorzystania takich technologii metanowych, na przykład Equinor w północy Anglii no, próbuje wykorzystać właśnie takie przetwórstwo metanu i wtłaczać do sieci. Więc to są projekty, które faktycznie się dzieją. Póki co problemem problemem staje się magazynowanie, ponieważ nie ma póki co jeszcze technologii, które pozwalałaby efektywnie gromadzić ten metan przez długi czas. Po prostu zbiorniki, które są nieszczelne. Czyli inaczej, nie można doprowadzić do długiej szczelności, do takiej szczelności, żeby przez długi czas można było magazynować. Ale kto wie, z doświadczenia wiem, że jeżeli pojawia się problem, on w końcu zostaje w jakiś tam sposób przez inżynierów rozwiązany i takich przykładów jest naprawdę sporo. Świetnie, dziękuję panie doktorze. Dziękuję za ten wykład, dziękuję za serię pytań i odpowiedzi. To już jest koniec tego dwuwykładu związanego z wytłumaczeniem koncepcji elektroprosumeryzmu, jednej z koncepcji, która pokazuje, że tak naprawdę możemy osiągnąć neutralność klimatyczną. Ja zachęcam wszystkich do zgłębienia zarówno prezentacji, które pojawiły się w komentarzach do wykładu. Liczę wciąż na dyskusję pod wydarzeniem i zachęcam do odpowiadania i dyskutowania pod samym wydarzeniem. Jeśli chodzi o przyszły tydzień, zostały nam dwa wykłady związane z systemami społecznymi. Jak zawsze odbędą się w środę i czwartek o godzinie 18:30. Jeśli chodzi o streamy z poprzednich wykładów, znajdziecie je na wydarzeniu AKD, a także na grupie AKD, gdzie jednocześnie są wykłady z zeszłego roku, wykłady i debaty. A ja chciałem na koniec jeszcze raz zachęcić do przyłączenia się do Wielkiej Rebelii już na początku września, 5, 6 i 7 rozpoczynamy spotkania na Jazdowie, aby akcja obywatelskiego nieposłuszeństwa wskazać na problem zmian klimatycznych, katastrofy klimatycznej, która postępuje. Dziękuję jeszcze raz panom za przygotowanie tego wykładu, za przyjęcie zaproszenia, za chęć udziału i dziękuję wszystkim za uwagę. Dobranoc.